Sardasie. Procent więcej obrażeń niż broń jednoręczna o zbliżonych parametrach. Celuj w głowę, a zadasz mu większe obrażenia. No dobra. Siemak, Sardasie. Łuk arystokraty, pochodnia, tarcza białego oka, miecz paladyna, 61, dobra, zabiorę ci to. Myrtańska szata wojenna, myrtański kirys, 260 do pancerza. Dobra, zobaczmy, czy ja to mam to samo. Tak, 260. Witaj, pasterzu Sveshir. Okej. Okay. Siema, stary. Ja najpierw sobie zwoje przeczytam, wiesz? One są ciekawsze ogólnie. Ja sobie stanę tu. Wow, teraz jestem fajny. Dobra. Rozbudzony gniew Innosa, to już miałem. Aha, czyli tutaj mogę sobie runiczna myrtańska szata wojenna. Co to jest? Esencja bólu. To mam, myrtańska szata, ale ja nie chcę to. Zbroja płytowa. To jest 180, to nie. To o, to jest myrtański kirys. 5 do walki wręcz, a to ma 9 do walki wręcz, 6 do... No to jest fajne. Dobra, kwintesencja złośliwości, czarna ruda i esencja bólu. Dobra. Powiedzmy, że na chwilę obecną tego nie mam. No się widzę, żeś cały i zdrów. Jasne, że tak. Świetnie. Z pewnością nurtują cię jakieś pytania. Nie, jasne, że nie. Owszem, nurtują. Amulet śniącego to część o wiele większego amuletu. Za dużego, jak na jednego człowieka. Oto brakująca część amuletu. Jego oprawa. Te kręgi rozsiane po całej wyspie. To twoja sprawka, mam rację? Owszem. Uaktywniłem wszystkie, które zdołałem. Część zostawiłem Miltenowi. Dostrojenie ich do twej esencji było łatwiejsze niż sądziłem. Jak dokładnie działa ten amulet? Pęta konkretnego demona. To rodzaj magicznej smyczy. Napełniona boską mocą staje się krótka, naprężona. Z czasem jednak powróz nieco się rozluźnia. Czyli śniący to taki jakby piesek bogini? Kto wie? O ile mi wiadomo, to nie jedyny taki amulet. Odkryłem wzmianki o podobnych artefaktach stworzonych dla sług Innosa i Adanosa. Jeśli faktycznie istnieją, to część z nich byłaby zdolna do... Czym właściwie jest śniący? W pierwszej części demonem, to demonem, wcieleniem Beliara. Nie powinno go tu być. Nie ma prawa tu być. Ten świat należy teraz do ludzi. To ma być część amuletu? Z tym można by zamek szturmować. To fakt. Człowiek użyłby tego jak tarczy. Jednakże bogini... Czego udało ci się dowiedzieć o tej bogini? W świątyni usłyszałem o niej po raz pierwszy. Jej imię nie przetrwało do naszych czasów. Lecz jedno wiem. Jest stara, ba
Jej czciciele dawno już zdążyli wymrzeć. Pozostała jedynie garstka kapłanek oraz mnichów. Jak dla mnie, Anbale też mogłyby wymrzeć. Gdybym nie znał prawdy, wziąłbym je za wyznawczynię Beliara. Podobieństwa bogini do Trójcy są niezaprzeczalne. Może była... jest ich siostrą lub matką. Albo też poprzednim wcieleniem Trójcy. Ładnie mu się usta ruszają. Czyli ten ogromny amulet ma trafić do klasztoru. A mnisi wiedzą, co z nim zrobić? Tak. Lecz w tej chwili Zisza atakuje klasztor. Co takiego? Ojoj. Jak najszybciej mogę tam dotrzeć? Przez Zoldren. Zoldren? Co to za miejsce? Podlega chyba świątyni na górze Białookiej. Tam kazałem naprawić oprawę amuletu. Mhm. Czasem odnoszę wrażenie, że Argania to po prostu ruiny jednej wielkiej świątyni. Idea ta nie jest całkiem niedorzeczna. Podejrzewam, iż przed tysiącami lat Argania była miejscem kultu. Co więcej, niektórzy wyznawcy z Zoldren byli dosłownie wysyłani na tamten świat. Wieczne życie po śmierci i, w zależności od zasług, ekstaza lub cierpienie. No to spoko. A jak dostanę się do Zoldren? Zejdź na dół. Północny tunel doprowadzi cię na miejsce. Strzeż się demonicznego króla Zoldren. To sługa Ziszy. Jego bracia przeczesują wyspę w poszukiwaniu ciebie. Aha, dobrze wiedzieć. O, fajnie, mam 25 poziom. Dodamy sobie w magię. Jestem, że w magię, a w co innego? Teoretycznie mam iść tutaj. I nie, na pewno nie tędy schodzić w dół. Naciśniemy siódemkę i biegniemy. Biegniemy na dół, biegniemy na dół, biegniemy na dół, tururu. Hopla. Okej. Idziemy gdzieś, nie wiem gdzie. Wysłali mnie jakiś poryty maniak z kościotrupem. Mnie tu wysłał. Czarna ruda. Pewnie przychodząc po tych jaskiniach uda mi się zebrać na ten pancerz specjalny. No zaraz zobaczymy. Płonący wartowni... O właśnie, esencja bólu. O, jaki ładny golem. To ognisty. O kurde. A masz, ciulu. Kryształ ogniskujący, wągiel i siarka. Dobra. Czerwona ruda, czerwona ruda. Nie wiem, czy powinienem iść tam. Chyba sobie zawrócę.
Bo tam też jest przejście. Może tamto przejście prowadzi do jakiegoś... O, tu jest jakieś, są jakieś drzwi. Aha, okej. Czyli muszę tu za chwilę przyjść. No dobra, przekonaliście mnie. Ale znając życie, tu zawsze jest takie coś, że idę w jedną drogę i ta droga doprowadzi mnie z powrotem do punktu, w który wlazłem. No dobra. Tururu, o, ruda. Czarna ruda mi się przyda. Bardzo dziwnie brzmi czarna ruda. To czarna czy ruda? Nektar zdobywcy. Potężne coś tam many. Czarna ruda. Dobra, czyli tam nie wejdziemy. 7 i lecimy dalej. Czarna ruda. Ogień golemie. Ła! Zły golem. Zły golem. Jak tu już wiele razy mówiłem, dobry golem to martwy golem. No, zamknij. Ej, co się stało się? O, dobra. Coś się zwiesiło. Siema, chłopaki. No, zabij go. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Turururu. Nektar zdobywcy, nagła śmierć. Dobra, tędy nie idę. Dobra. Czyli to tyle. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, czerwona ruda. No. No, zbieraj wszystko, co się da. O, siema. Co ty tu tworzysz, co? Przecież wiesz, że tworzenie mieczyków jest zakazane. Chłe, chłe. No, o, demon. Nawet gorzej, władca demonów. Godziny później.